Absolutnie, całą noc potem jeszcze są regaty. I na wodzie, potem jak się dopływa do portu, wspólne śpiewanie. Takie bycie razem rzeczywiście przez ten tydzień. To wszystko tworzy jakąś taką całość. Dzisiaj jest ospałość dnia ostatniego. Komisja regatowa Lisica, prosi. Lisica, komisja, słucham. Mam pytanie. Bramkę należy ominąć, czy przez nią przejść? Bramka ST1, ST2 to bramka, czyli trzeba przejść przez środek między bojami ST1 i ST2. Dziękuję, nie ma nie do mówienia. Dziękuję. Czwarty raz. I za każdym razem pływamy innym jachtem. Tak jakoś wychodzi. Zawsze ruszamy takie jakieś stare, które mało pływają. W tym roku jesteśmy benchem. To ani razu nie zrezygnowaliśmy z wyścigu. Nawet tam czwarte miejsce raz zajęliśmy, więc jest coraz lepiej. Trochę nam to zajęło, żeby uzgodnić, jak się z tym wszystkim podzielimy. Rzeczywiście no, zauważyłam, że już tak pod koniec tygodnia to jest po prostu najlepiej. Już każdy wie, co robić i jakoś tak nawet bez słów potrafimy się zrozumieć. To jest tydzień bycia z rodziną na małej przestrzeni na wodzie przez kilka godzin. Trzeba się dogadać. Trzeba jakoś to przeżyć. Robota jest na pewno, jak się płynie. Potem też jak trzeba sklarować to wszystko, no to jest co robić. Ale odpoczynek też jest. To się jakoś tak wszystko ładnie łączy. Wolę, jak jest co robić. Jak były dwa dni, gdzie rzeczywiście fajnie nam się płynęło. No dobre wyniki mieliśmy, no to było super, ale potem jak była flauta, to było takie fajne wyrównanie. Ale jakby miała być sama flauta, nie dałabym rady. Yes, I think to myself.